Ach, co za piękny dzień. Czuję, że dzisiaj wszystko będzie udane. Zaraz. A co to? Na podłodze jest jakiś notes. Zobaczmy. Death Note, czyli notes śmierci? Okej. Zobaczmy, co jest w środku zapisane. Wygląda to na jakieś zasady. Ten, kto zostanie zapisany w tym notesie, umrze. Aby to się stało, trzeba zapisać imię i nazwisko ofiary, znając jednocześnie jej twarz. Po zapisaniu nazwiska ofiary trzeba podać przyczynę śmierci. Jeśli tego się nie zrobi, to ofiara umrze na zawał serca po 40 sekundach. Kurwa, co to za pierdoły? Pisanie o śmierci? Nie ma mowy, żebym nawet ja uwierzył w coś takiego. Założę się, że to kolejny żart zrobiony przez autoboty i tak naprawdę ten notes nie zabija. Chociaż w sumie ma on fajną okładkę. Wiem, wykorzystam go jako swój pamiętnik i będę zapisywał różne wydarzenia z moim udziałem, zapiszę w nim moje cenne wspomnienia. Dobra, a teraz idę na masową gejową kamasutrę z moimi decepticonami. Już wiem, jakie pozycje będziemy używać podczas seksu. 2 hours later. Oha, ach, 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 oha, oha, ach, oha, ach, oha. A teraz moja ostateczna technika. Miażdżenie członków. Mój członek, kurwa, ale to kurwa boli. Kurwa, breakdown. Co ty odwalasz? Jak to co? Swoim młotem miażdżę członki innym decepticonom. Kurwa, mówiłem ci już tyle razy, że bez mojej zgody masz nie miażdżyć członków innym decepticonom podczas seksu. A ty jak zwykle robisz co chcesz. Przez ciebie Knockout będzie miał więcej roboty naprawiając penisy decepticonom. Mówi się trudno, ale przynajmniej jest zabawa, ha 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 ha. Okej, idę zwalić sobie konia. Kurwa mać. Jak mnie wkurwia ten breakdown swoją głupotą. Ech, cóż, taki już jest i nic na to nie poradzę. Teraz nie mam nic do roboty, więc napiszę dzisiejsze wydarzenia w moim pamiętniku. No to piszę. Mój kochany pamiętniku, dzisiaj miałem bardzo dobry dzień, dzisiejszy seks był niesamowity, niestety ten debil breakdown swoim młotem miażdżył członki niektórym decepticonom podczas seksu. Czasami mam go dość, okej. Napisałem dzisiejsze wydarzenie. Teraz pooglądam gejowe pornosy. Albo nie, obejrzę One Man One Jar. Ten film nigdy mi się nie nudzi, hehehe. Later. O kurwa, ten moment jest najlepszy. Mój Megatronku. Co się stało, mój Starscreamku? Chciałbyś ze mną pooglądać gejowe pornosy lub film One Man One Jar? Chętnie, ale nie o to mi chodzi. Megatronku, breakdown, nie żyje. Że co, ten młot bez mózgu znowu zginął? Co się tym razem stało? Podczas gdy jak zwykle breakdown walił konia, to nagle podczas jego orgazmu padł na ziemię i umarł. Knockout go zbadał. Wygląda na to, że przez jego orgazm dostał zawał serca i umarł. Jak to możliwe? Przecież Transformersy nie dostają zawału serca. Ja też nie potrafię tego wyjaśnić. Starscream, razem z innymi Decepticonami zajmij się ciałem Breakdowna. Tak jest, mój Megatronku. Co się stało? Breakdown tyle razy walił sobie konia i nigdy nie dostał zawału serca. Chyba że, o kurwa, to niemożliwe. Czyżby ten cały Death Note naprawdę mógł zabijać? Jeśli to prawda, to ja nieumyślnie zabiłem Breakdowna, kiedy wpisałem jego imię do tego notesu. O w mordę, gdybym wpisał więcej imion w tym moje, to byśmy wszyscy zginęli. Co ja teraz zrobię? Właśnie dostałem straszliwie potężną broń, która nie robi masowego zniszczenia. Widać, że już wiesz, jak ten notes działa. Że co? Witam, nazywam się Luke, jestem bogiem śmierci. O kurwa, jaki brzydal. Jesteś brzydszy ode mnie. A to jakieś osiągnięcie. Potraktuję ten tekst za komplement. Chwila, skoro jesteś bogiem śmierci, to ten notes należy do ciebie? Dokładnie, trzymasz właśnie własność boga śmierci. A w momencie, gdy go dotknąłeś, ten notes stał się częścią tego świata. Powiedz mi, Ryuk,
czemu ten notes wpadł mi w moje ręce? Czyżbym został wybrany przez tych bogów śmierci, by zabijać innych? Chyba śnisz. Bogowie śmierci zazwyczaj mają w dupie, co się odwala w tym świecie. Tak naprawdę to był przypadek, że znalazłeś ten notes. Równie dobrze mógł odnaleźć go inny idiota. W takim razie, skoro to przypadek, to czemu ten notes pojawił się w tym świecie, to twoja sprawka, prawda? No prawda. Nudziłem się i chciałem się ponownie zabawić, wysyłając Death Note do tego świata. Jak to ponownie się zabawić? Wcześniej też wysłałem Death Note do tego świata, aby dostać jakąś rozrywkę, gdy ktoś go odnajdzie. Był taki jeden ponadprzeciętnie inteligentny chłopak z kompleksem Boga, co znalazł Death Note'a i za jego pomocą chciał zmienić świat i stać się jego nowym Bogiem. Był mega pierdolnięty, ale zapewnił mi masę rozrywki. Postanowiłem zrobić to samo co kiedyś. Aha, rozumiem. Czy ten Death Note, oprócz oczywiście zabijania, posiada też inne możliwości? No jasne. Wszystko jest zapisane w instrukcji obsługi notesu. Możesz na przykład kontrolować zachowanie ofiary przed jej śmiercią. O, brzmi ciekawie. Co więcej, możesz go wykorzystać, by zabić swoich wrogów. Masz jakiś? Tak, nazywają się Autoboty. No to zabij ich tym notesem. Robiąc to, pozbędziesz się przeszkód na swojej drodze. Zawładniesz światem i staniesz się jego bogiem. Co ty na to, Megatronie? Och, brzmi interesująco. Jednak sobie odpuszczę. Oddaję ci notes. Zaraz. Że co? To prawda, że pragnę władzy nad światem, jednak jeśli to możliwe, nie chciałbym nikogo zabijać. Nawet Autobotów. Zaraz czekaj. Zastanów się. Jeśli użyjesz ten notes, będziesz mógł zabijać swoich wrogów. Ty nie rozumiesz. Nie chcę zabijać swoich wrogów. Chcę ich zgwałcić i zrobić z nich moich erotycznych niewolników bez własnej woli i godności. Jak ich zabiję, to nie zrobię z nich moich niewolników. Poza tym ruchanie nieżywego nie jest takie przyjemne jak uprawianie seksu z kimś żywym. Dlatego oddaję ci notes, gdyż nie jest mi potrzebne. Jesteś pewny? Być może stracisz okazję na pokonanie swoich wrogów. Jestem pewny. Pokonam Autoboty bez Death Note'a. Chwila. A czy wy bogowie śmierci macie Homo Note, czyli notes, który sprawia, że ten, kto zostanie w nim zapisany, stanie się homoseksualny? Nie, nie ma takiego notesu. Ech, niepotrzebnie robiłem sobie nadzieję. Ostatnia szansa. Czy zrzekasz się praw własności do Death Note'a? Jeśli to zrobisz, mi go oddasz, stracisz wszystkie wspomnienia związane z notesem. Tak, zrzekam się praw. Weź notes i znajdź kogoś innego, kto zapewni ci rozrywkę. Poza tym nie chcę, by za mną szedł taki brzydal jak ty. Mówi się trudno. Myślałem, że czeka mnie rozrywka i dostanę kilka jabłek, a tu takie rozczarowanie. No trudno. Biorę notes. Idę poszukać kogoś innego, kto użyje Death Note. Zaraz. Co się stało? Dlaczego mam wrażenie, że coś dziwnego się wydarzyło? Ech, to pewnie moja wyobraźnia. Okej, idę powalić sobie konia, a potem pouprawiam seks z moim Starscreamkiem. Bonus. Lordzie Megatronie. O co chodzi, Knockout? Znalazłem w internecie kilka ciekawych yaoi fanfików o nas. O w mordę, nie mogę w to uwierzyć. A co to jest yaoi? Mówiąc w skrócie, yaoi to podgatunek romansu, przedstawiający związek homoseksualny mężczyzn z udziałem scen seksu. Jest jeszcze gatunek shonenai, czyli chłopięca miłość. Jednak w przeciwieństwie do yaoi nie ma tam seksu i cała historia skupia się na relacji romantycznej chłopców, a fanfiki są to opowiadania fanowskie danego tytułu stworzone przez fanów. Trochę o tym wiesz, prawda? Prawda. Czasem natrafię na nowe terminy, jak przeglądam internet. Okej. Więc o co chodzi z tymi yaoi fanfikami o nas? Znalazłem stronę z opowiadaniami erotycznymi, gdzie nas przedstawiają. Pokażę ci kilka z nich. Chcę to zobaczyć. Oto jedno z nich. Czytam. Była romantyczna noc. Łóżko było jak zwykle dobrze pościelone, a wokół były płatki róż, by było bardziej romantycznie. Trochę się denerwowałem przed seksem z Megatronem. Nagle usłyszałem. Starscream. To był Megatron. Jego wielkie i potężne ręce mnie przytuliły, ja zrobiłem to samo, po tym jak romantycznie położyliśmy się w łóżku, zaczęliśmy uprawiać seks, wtedy powiedziałem. Och mój Megatronku, bądź dla mnie łagodny. A potężny gej odpowiedział. Nie martw się mój Starscreamku,
Ja zawsze jestem łagodny. Po czym przystąpił do penetracji mojego odbytu. Och, jak romantycznie. Chociaż powinienem być bardziej brutalnym. A ja wolę, jak jesteś łagodny, jak w tym fanfiku Megatronku. A oto kolejny o mnie, czytam. Leżałem związany w ciemnym pokoju. Nie mogłem się ruszać. Nagle pojawił się Soundwave ze swoimi mackami i przystąpił do gwałtu z ich pomocą na mnie. Soundwave był brutalny i bezlitosny. Czułem, jak jego macki rozrywają moje ciało. Krzyczałem z bólu. A potem... Jestem pod wrażeniem wyobraźni ludzi, co napisali te fanfiki. Myślałem, że wszyscy ludzie nas się boją i nie interesują się naszym seksem. Jednak wygląda na to, że niektórzy ludzie są równie popierdoleni co my i piszą opowiadania o nas. Jest tego więcej. Czytamy dalej? No jasne. Czytamy dalej.